strony mam dla Państwa dobrą wiadomość. Konfederacja, bezpartyjni samorządowcy startują w całym kraju. Wprowadzamy swoich kandydatów na różnych szczeblach samorządów i to jest tak naprawdę dopiero początek naszej przygody. Przełamaliśmy bariery, które były do przełamania, żeby wejść do polityki parlamentarnej. Poprawiliśmy swój wynik w ostatnich wyborach. Po raz pierwszy od naprawdę wielu lat sformowaliśmy listy w całym kraju, które, no to jest pewne, że wprowadzimy radnych, nie wiadomo tylko ilu i gdzie. To nie było możliwe 5 lat temu. Wówczas nasze siły kandydowały z kilku osobnych list rywalizujących ze sobą, więc można powiedzieć, tak jak w 2019 wyciągnęliśmy wnioski z 2015, łącząc siły, tak samo teraz w 2024 wyciągnęliśmy wnioski z 2018 roku, kiedy ludzie robiący listy Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców startowali z co najmniej 3 różnych konkurujących ze sobą list. To, co wnosimy i na poziom parlamentarny, i do samorządu, a zaraz w czerwcu, niedługo, będzie kampania i będzie rywalizacja o to, kto wejdzie do Europejskiego Parlamentu, to jest krytyczne myślenie, to jest brak poprawności politycznej, zdolność do krytykowania tego, co na krytykę zasługuje, niezależnie od tego, czy w jakichś opiniotwórczych, popularnych, modnych kręgach będzie to dobrze czy źle widziane. My nie mamy takich zahamowań, że ktoś tam się będzie na nas krzywo patrzył, gdzieś nas nie zaprosi. Jak ktoś nas nie chce zapraszać, jego sprawa, z tego co obserwuję, rozwój wydarzeń, to jakby nasza praca przynosi efekt. To znaczy nawet ci, którzy wpadają na jakieś takie niemądre pomysły, że będą nas bojkotować, bo coś tam, kilka lat później przemyślą sprawę i uznają, że jesteśmy jednak ludźmi, z którymi warto dyskutować. A oczywiście wzrost poparcia, czyli Państwa zaufanie do nas, oczywiście w tym pomaga. I polityka zawsze tak działa, że ci, którzy awansują w tej polityce, nawet jeżeli się komuś nie podobali, stają się partnerami do dyskusji. Trzeba po prostu wierzyć w swoje ideały, wierzyć w swój program, trzymać się swojej linii i starać się to realizować. To nie jest proste. Mamy bardzo dużo uwarunkowań i wewnętrznych, i zewnętrznych. Myślę, że dużo o tym powiedziano, zanim tutaj dojechałem, czy w wystąpieniach właśnie Grzegorza Paczka, czy Anny Bryłki, naszej wybitnej ekspert do spraw unijnych i do spraw rolnych, a właśnie splot tej tematyki unijnej i rolnej w tej chwili wszedł na plan pierwszy. Myśmy próbowali tą tematyką w poprzedniej kadencji zainteresować i polityków, i media, zresztą nie tylko tą, to jest w ogóle taka domena nasza, że my różnymi poważnymi tematami staramy się zainteresować, zanim to jest pierwszoplanowy temat. No tylko, że właśnie, ta zasada, żeby mądry był Polak przed szkodą, to ciągle jakoś tak średnio funkcjonuje, prawda? Robiliśmy konferencję w poprzedniej kadencji Europejskim Zielonym Ładzie, robiliśmy o sprawach zalewu płodami rolnymi, a wybiegając dalej, w tej chwili mamy problem z rekordowymi cenami energii. Przecież myśmy w tej sprawie alarmowali jako Ruch Narodowy 11 lat temu. Z Solidarnością Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Robiliśmy w 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam, konferencję w Warszawie i mówiliśmy, że jak będzie wdrażana polityka unijna, to ceny energii wystrzelą w kosmos. Dokładnie to się stało. Więc warto słuchać Konfederacji, nawet jak to się z nami nie zgadza, po to, żeby wiedzieć, co będzie za 5-10 lat. To nie jest tak, że my mamy jakąś tajną wiedzę. Wystarczy obserwować, jakie regulacje są przygotowywane. I na przykład rok temu na kongresie w Mikołajkach, kongresie samorządowym, mimo że nie mieliśmy swoich samorządowców, większości samorządów, przyjechaliśmy ostrzegać. Przywieźliśmy dobrych ekspertów z branży budowlanej, ekonomistów, inżynierów, którzy mówili, że Unia Europejska szykuje regulacje, które przyniosą ogromne koszty dla polskiego budownictwa. I teraz już wszyscy o tym mówią, bo Parlament Europejski te regulacje przegłosował. Te regulacje będą musiały wdrażać także samorządy. Więc krótko mówiąc, to co my wnosimy, to zdolność analizy faktów, zdolność przewidywania, krytyczne myślenie, odwaga, brak poprawności politycznej i sądzę, że takich reprezentantów i takich radnych Polacy potrzebują. My nie jesteśmy tym typem polityków, który przyjeżdża robić terapię i będzie wszystkim mówił, jacy są wspaniali i tak dalej. Od tego są gwiazdy sceniczne. Przyjeżdżają, mówią, jesteście najwspanialszą publicznością na świecie, prawda, gram pierwszy koncert w życiu, na którym jest taka atmosfera. My nie jesteśmy od tego. My jesteśmy od tego, żeby powiedzieć Państwu, jak jest naprawdę i co możemy z tym zrobić. I to staramy się robić.
Niektórzy potrzebują terapii, mogą głosować na inne partie, one im będą mówić, wy jesteście dobrymi patriotami, inne będą mówić, wy jesteście dobrymi Europejczykami. Natomiast my wolimy mówić o tej robocie, która jest do wykonania i zapraszać też do jej wykonywania. Czyli jeżeli ktoś czuje odpowiedzialność za swój los, za los swojej lokalnej wspólnoty, zapraszamy do wspólnej pracy. Jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia, uważa, że coś, co my robimy, można by zrobić lepiej, zapraszamy do wspólnej pracy. Będziemy to poprawiać. Nikt z nas nie jest idealny. Może kampania wyborcza to nie jest idealny moment, żeby mówić o własnych niedociągnięciach i różnego rodzaju problemach z realizacją naszych zamierzeń, ale prawda jest taka, że gdyby nas było kilka razy więcej, to pewnie by to wszystko szybciej szło. Jesteśmy narodem, który ma kilkadziesiąt milionów. Angażuje się społecznie, politycznie w te rzeczy, które my robimy. Maksymalnie kilka tysięcy osób w skali kraju. To za mało. Trzeba to zmienić. I to jest jedna z wielu rzeczy, które trzeba zmienić i które chcemy zmienić. Więc zapraszamy do wspólnej pracy, zapraszamy do głosowania, zapraszamy do dyskutowania, zapraszamy do pozostawania z nami w kontakcie, także kiedy nie jesteśmy na żywo. W tej chwili dzięki wszystkim rozwiniętym technikom internetowym można oglądać komisję w Sejmie, można oglądać obrady Sejmu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na stronie Sejmu jest nawet zakładka wideo. Większość osób ogląda obrady Sejmu, jeżeli ogląda, a ostatnio to się stało popularne, między innymi dzięki nowemu marszałkowi Sejmu, przez YouTube. Natomiast proszę Państwa, jeżeli wejdziecie na stronę Sejmu, to możecie Państwo przyłączać kamery, sobie popatrzeć, co się dzieje, w którym miejscu sali i tak dalej. Także są nowe możliwości, wcześniej nieznane, uczestniczenia w życiu społecznym, politycznym, bez bycia w centrum wydarzeń. A jeśli ktoś chce być w centrum wydarzeń, to też zapraszamy. Mamy swój klub, ja jestem wicemarszałkiem Sejmu, mogę wprowadzać gości, to nie muszą być tylko działacze i członkowie naszych partii. Wystarczy, że Państwo poznacie się z ludźmi, którzy prowadzą tutaj, czy w ogóle szerzej po prostu na Mazowszu nasze sprawy i możemy zapraszać. Jeżeli są przedstawiciele konkretnych zawodów, których będą dotyczyć komisje sejmowe, możemy zapraszać, wprowadzać na komisję jako przedstawicieli strony społecznej. My jesteśmy po to, żeby tą barierę pomiędzy zwykłymi ludźmi a instytucjami politycznymi, żeby ją nie podnosić, tylko żeby ją usuwać. Tak chciałbym, żeby Państwo widzieli naszą rolę w tym systemie politycznym. Nie jesteśmy z jakichś wielopokoleniowych rodzin osadzonych w polskich elitach, albo i niepolskich. Każdy z nas wszedł w wyniku własnego uporu, często bezkompromisowości w to życie społeczne i polityczne. Każdego z nas na różne sposoby chciano wykopać z tego życia społecznego i politycznego, bo zajęliśmy nie to miejsce, które było dla nas przewidywane. Ale nam, jakby my się w tym dobrze czujemy. Nam się podoba ta sytuacja, w której robimy coś na swoich własnych warunkach. I chcemy, żeby Państwo byli z tej naszej pracy także zadowoleni. To takie, powiedziałbym, krótkie, motywacyjne credo, które możemy sobie, myślę, uczciwie powiedzieć, się wszyscy pod nim podpisać. Sojusz z bezpartyjnymi samorządowcami to sojusz pragmatyczny. Nie we wszystkich poglądach się zgadzamy, ale i oni, i my chcemy zachować niezależność od dużych bloków politycznych, gdzie narzuca się dyscyplinę partyjną. Nie interesuje nas to, żebyśmy się musieli opowiadać w sporze, czy lepszy jest Kaczyński, czy lepszy jest Tusk. Do obu mamy swoje zastrzeżenia. Jakbyśmy chcieli być w administracji jednego czy drugiego, to już dawno byśmy byli. Ale nas to nie interesuje. Chcemy robić niezależne listy, niezależne ruchy polityczne, wprowadzać niezależnych radnych, mieć niezależny klub poselski, a w przyszłości rządzić Polską, rządzić w samorządach, realizując program propolski, a nie probrukselski, czy jakiś tam jeszcze inny.